Przecież tam są tysiące oszukiwanych kobiet pod ziemią. Trzeba je wypuścić, nie ma żadnego promieniowania. Nie było tak silne, jak przypuszczano. Na początku była panika, ale skoro zaczęły żyć pod ziemią, nie było sensu tego dementować. Łatwiej jest panować nad nimi, kiedy siedzą pod ziemią. Pielęgniarki i lekarze, nasze zuchy, dobrą mam radę. Zdejmijcie te fartuchy i wyruszcie wreszcie w miasto, bo wam w tych szpitalach to już pewnie jest na maksa ciasno. Politycy nam wbijają w głowę coraz bardziej ciasne drogi umysłowe. Ciasne życie pełne strachu, nienawiści i obciachu, obwiniania się. Wszystko bez namysłu, bez pomysłu, a my tylko chcemy. Tylko chcemy w tej pandemii śpiewać dla was o miłości, świadomości, rozwijaniu ducha. Bo ten pełen jest miłości, poza czasem, polityką, ciasną myślą. Więc miej świadomość, że... zarazy, nie żywimy urazy. Nominuję dwie silne kobiety, Edytę Górniak i Dodę. Przekażmy sobie znak pokoju.